Tym razem coś na temat techniki hammer-on, czyli wiadomo z angielskiego młotek. Tutaj w tej technice polega sztuka na tym, aby wydobyć dźwięk na tyle mocno uderzając palcem lewej ręki, żeby wydobyć ten dźwięk palcem, którymś z palców. Wiadomo, to jest tak, że albo sobie trzymamy, powiedzmy tutaj na piątym progu, uderzam kostką raz, ale tym palcem tak uderzyłem na tyle mocno, że ten dźwięk wiadomo, piórkę mam tu, albo mogę sobie pojedynczy dźwięk. W każdym razie chodzi o to, żeby na tyle wyćwiczyć ten ruch palca, żeby po prostu wydobywał dźwięk. Czyli na przykład mogę zagrać na przykład trzy dźwięki, uderzając piórkiem raz. Uderzam raz. Tak jest zbudowany, że uderza też o pozostałe cieńsze struny, więc tutaj jest kwestia już dopracowania samego uderzenia. Teraz jest kwestia taka, żeby jak to ćwiczyć, prawda? Podstawowa wersja, no to możemy sobie robić te ćwiczenia pajączek. Raz. Jedno uderzenie. To jest akurat ćwiczenie, wiadomo, mało melodyczne, ale jednak wszystkie palce tutaj pracują, się ruszają. Można to zastosować na podstawie na przykład skali durowej. Ten sposób gry plus pull-off, o którym następnym razem będę mówił, nazywa się też legato, czyli właśnie takie płynne wydobywanie dźwięku. Zauważcie, że na przykład jeśli uderzam cztery dźwięki i każdy z nich kostką, to słychać, przy każdym dźwięku słychać wyraźnie ten, to co się nazywa tutaj atak. Słychać wyraźnie mocniejszy jakby akcent i wygasanie tego dźwięku. Jeśli gramy palcami hammer on, to ten dźwięk bardziej płynie. Stąd nazwa legato. Właśnie dźwięk jest bardziej płynący zamiast staccato, czyli takie dźwięki osobno uderzane. Uwaga, legato.
ten staccato z powrotem. I... Trzeba sobie te rzeczy powyćwiczać, że tak powiem. Teraz na przykład zobaczcie, jak jest ładnie zastosowany hammer-on w utworze. Gdzie mam... To akurat jest w tym stroju, mam na 5-7. U was tak jak oczywiście Paranoid jest grany w oryginale. To wiadomo, intro gram. Sam te dwa riffy, przepraszam, gram normalnie kostką, a to coś. Czyli też jest właśnie grane hammer on. Na przykład raz mam po dwa dźwięki. No, a teraz zagram każdy dźwięk uderzeniem, prawda? W tym hammer on robimy tak, że raz uderzam piórkiem, a dwa dźwięki wydobywam, czyli... Wiadomo, teraz można dużo rzeczy sobie robić za pomocą właśnie samego... Na razie tyle. Pa.